Witam Was na kanale Tarot z Planem Duszy w odsłonie kart. Taki prezent na święta. Mam jeszcze dwie talie tarota, które też dostałam na święta, więc to jest taka pierwsza odsłona. Mamy tutaj cecoli, tak myślę, cecoli, może się tak to wymawia, nie mam pojęcia. Oracle, czyli karty wyroczni. Wydanie to jest Los Carabeo. I to nie jest nowa talia, to jest talia wydana w 2016 roku. Nagrałam już film, jak widzicie nie ma folii, ale film się nie nagrał. Nagrałam, ale się nie nagrał, więc robię to drugi raz. Tutaj mamy taką wstążeczkę. Los Carabeo zazwyczaj wydaje w tych takich śmiesznych, miękkich pudełeczkach te swoje karty. Natomiast to jest bardzo fajne pudełeczko, takie świecące, ale solidne, tak? Nawet właśnie z tą tasiemką. Tutaj mamy karty i książeczkę. Pozwoliłam sobie, one nie są w kolejności. To są rewersy. Pokażę Wam rozmiar tych kart, jak one tutaj wyglądają. W porównaniu do takiego standardowego tarota, to jest troszeczkę większe, szersze właściwie są te karty. Tak jak widzicie, jeśli się tutaj odnajdziemy tak z fokusem. Także rewersy mi się bardzo podobają, są rzeczywiście fajne. I ta talia wyroczni to jest tak jakby, można powiedzieć, uzupełnienie, bo można też zrobić czytania z tarotem, który też jest połączony właściwie z tą Nicolettą Cecoli. Myślę, że to będzie fajny dodatek. No i zaprezentuję Wam te karty. W związku z tym, że nie mam ich w kolejności, to może zrobię sobie chwilę przerwy i je ułożę. I pokażę Wam po kolei. I tutaj nie ma żadnych tytułów, są tylko numery. I w związku z tym trzeba popatrzeć do książeczki, dlatego że mamy tutaj takie właśnie historie, takie karty. Także dajcie mi chwilę teraz i zaraz powracam na ekran z poukładaną talią. No to jestem z powrotem, karty są poukładane. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tych kart jest 32. I ta książeczka ma w języku angielskim niewiele, bo 30 tylko stron, reszta jest w języku włoskim. Nie wiem, później te języki, wydaje mi się, że jest też niemiecki i rosyjski, ale może hiszpański, nie umiem tego stwierdzić, bo nie sprawdzałam. I bardzo ładnie tutaj napisała autorka tej książki, Lunea Waterstone, o tym, w jaki sposób robić sobie czytanie. Mamy tutaj przy tych kartach, przy każdym opisie światło i ciemność. Tak jak tu widzicie, nie wiem, czy to się da zobaczyć, tu mamy światło, tu ciemność. Można sobie rozłożyć karty, na przykład wyciągnąć jedną i potem po lewej stronie i po prawej dodać po jednej karcie. Po lewej będzie ciemna strona, po prawej będzie jasność, żeby sobie jakąś sytuację sprawdzić, zadać jakieś pytanie. Może to być na przykład state of mind, czyli stan waszego umysłu. Albo sytuacja, którą chcecie obejrzeć czy przeanalizować. Widzę, że tutaj jakoś ciemno mam na tym stole. Nie wiem dlaczego. Okej, może zmienię w jakiś sposób światło. No, zobaczymy. Na razie pokażę Wam te karty i zobaczycie, jak one wyglądają z bliska. Trochę lepiej teraz z tym światłem widzę. Każda z tych kart, patrzymy, że ma liczbę, czyli kolejny numer. I dopiero po otwarciu książeczki widzimy tutaj, że one mają tytuły, tak? Tutaj jest takie zaprzeczenie, karta numer 1. Wydają się te twarze takie
niewinne, natomiast tak naprawdę pod spodem można tu bardzo głęboko wchodzić, bo niektóre z tych kart mają bardzo specyficzne te ilustracje, zresztą sami zobaczycie. I tutaj ta karta pierwsza mówi o zaprzeczeniu. Taka informacja, że świat może być przerażający i czasami możemy się czuć tacy właśnie przerażeni. Ale jeśli popatrzymy na światło, to nie wszystko tak źle wygląda, jakby nam się wydawało. Natomiast w ciemności, jak popatrzymy na tą ciemną stronę, to ból i strach czasami pomagają i pozwalają nam być ostrzeżonym, tak jakbyśmy mieli taki ostrzegawczy radar w sobie. No i to taki jest przykład, tak? A teraz zobaczycie te karty po kolei. Tutaj mamy dwójkę, to jest jakieś rozkojarzenie, tak powiem, taki tytuł. Dalej mamy pasywność, królowa siedzi na tronie i właściwie nie rusza się. Następna karta to jest takie skupienie. Właściwie można by nawet powiedzieć, że to jest czujność. Taka czujność, czy takie trzymanie uwagi, oka na sytuacji. Może jeszcze nie jest czas, żeby podjąć jakąś akcję tutaj. Tutaj na razie jest czujność. Karta numer 5 to są plotki, które mogą nam sprawić przykrość, albo innym możemy sprawić przykrość. Tutaj jest obgadywanie kogoś i zjadanie, jak widzicie, tego wspaniałego, jak to mówią po angielsku, gingermana, czyli piernikowego gościa. Następna karta to jest niewinność. Dalej mamy tutaj właśnie jedna z takich kart, które pokazują taki lament, taką sytuację, w której coś się zepsuło i nie bardzo da się to naprawić. To tak wygląda trochę jak zabawka, ale to może być na przykład koniec relacji, związku, projektu, gdzie mieliśmy jakieś nadzieje, a to niestety się tutaj jakoś tak rozwiało. Dalej mamy motywację. I czasami trzeba sobie przypomnieć, po co zaczęliśmy coś robić, tak? Albo na przykład ona ma tutaj taką rózgę. Nie wiem, czy to widać. O, ma tą rózgę i może potrzebuje czasami sobie przypomnieć i trzepnąć tą rózgą, żeby podążać w odpowiednim kierunku, tak? Następna karta to jest miejsce szczęśliwości, gdzie mamy taki świat cukierków, lizaków. Fizycznie to może być takie miejsce, albo możemy mieć takie swoje miejsce, gdzie się chowamy właśnie w podświadomości do takiego zakątka, gdzie jest tak słodko. Karta numer 10. Porada. Tutaj mam wrażenie, że albo ślimak daje poradę, albo ją otrzymuje. Tutaj może być zmiana widzenia, punktu widzenia na temat całej sytuacji. Informacje, które mogą przybyć właśnie z miejsc, które są takie niespodziewane, albo od osób, po których nie spodziewalibyśmy się. Na przykład nie spodziewałabym się, że ślimak może dać taką poradę, więc tu tak fajnie. Dalej mamy kartę numer 11, improwizacja. Czyli nie martw się, jeżeli nie masz jakiegoś solidnego planu, bo tutaj różne rzeczy spontanicznie możesz zrobić, żeby tutaj improwizować i wyjść jakby z sytuacji w sposób taki bezpieczny. Tak można powiedzieć. Dalej mamy kartę Hello, taki tytuł, czyli cześć, czyli witaj. I to jest takie powiedzenie, że wchodzi do mnie ktoś, kto ma dobre intencje, tak? Czyli ta ośmiornica może mieć bardzo dobre intencje. Tak przynajmniej to wygląda.
i trzeba się otworzyć na różnorodność, na to, że nie wszyscy są tacy sami jak my. Dalej jest izolacja, czyli ktoś jest w wieży. Jest sam, gdzieś tam wysoko. Ale nie wszystko musi być tak, że jest albo w jedną, albo w drugą. I to nie jest zawsze tak, że albo nikt, albo wszyscy. To mogą być takie sytuacje, w których wpuszczamy na przykład niektóre tylko osoby do naszego życia. Tak? Tutaj mamy takiego sponsora, patronaż. I mamy... kogoś, kto wspiera. I to może być ktoś, kto otrzymuje wsparcie, jeśli robimy czytanie dla niego, albo daje ta osoba wsparcie. Czyli jedno albo drugie, tak? Bardzo dziwna dla mnie jest ta karta. Mam wrażenie, że tutaj ta dziewczynka karmi mlekiem z piersi tego zajączka, króliczka, nie wiem co to za stworzenie, bardzo właśnie taka przedziwna ta karta. Ok, dalej mamy następną kartę, numer 15, to jest wołanie. To jest jakiś zew, kogoś wołamy albo ktoś nas woła. I każdy z nas ma jakieś zadania do zrobienia i czasami czujemy ciśnienie i musimy iść i to robić. I tutaj jest właśnie tak to przedstawione, że tutaj jest kreatywność i jest tu jakieś ziarno, z którego ma coś rozkwitać. To ziarno jest w nas, tak przynajmniej tutaj mamy. Następna karta to jest wyprawa. No i tutaj dziewczynka na zajączku wyrusza na wyprawę. Tutaj ciemna strona jest napisana, że tutaj impulsywność i nieodpowiedzialność mogą mieć miejsce i żeby nie przeskakiwać rzeczy, za które jesteśmy odpowiedzialni, tak? Czyli tutaj nie porzucać odpowiedzialności. Taka jest ciemna strona tej karty. Karta 17, czas na bajkę, na opowiadanie historii. I chodzi o to, żeby tutaj kontynuować jakąś historię, opowieść, bajkę. I chodzi o to, żeby słuchać, jeśli ktoś nam coś opowiada. Następna karta 18. A jeszcze przy tamtej karcie było światło, kto jest bohaterem historii. Tak mamy uważnie słuchać, żeby wiedzieć. I kto jest przestępcą? Taka ciemna strona tamtej karty. A ta karta 18 to jest takie oddalenie się w spokojne miejsce, takie wyciszenie. Chodzi o to, żeby... No i tak jak widzicie, ośmiornica wynurza się spod sukienki. No, takie dziwne są te karty, prawda? Tutaj jest zarządzanie. Czyli dobra robota, wszystko działa, ktoś z wieży zarządza. To jest takie pokazywanie swojej wspaniałości i organizacyjnych zdolności. Dalej mamy kartę 20 i tutaj tytuł jest karma, tak? Czyli coś, o czym pamiętamy, coś, o czym na jakiś temat jesteśmy tutaj, gdzieś tam czujemy jakąś winę czy jakieś karmiczne połączenie. Także to może być tutaj coś związane z poprzednimi wcieleniami, albo to może być związane ze spotkaniem z kimś, z kim mamy jakieś niepozałatwiane rzeczy. Dalej karta 21. I tutaj mamy tak jakby bliźnięta, ludzi, którzy są połączeni i niekoniecznie są rodziną. To mogą być ludzie, z którymi jesteśmy bardzo mocno połączeni poprzez na przykład przyjaźń, jakieś wydarzenia, miłość. To coś takiego jest. I to może być taka ogromna bliskość w życiu.
22 to jest karta obfitości. I czyli obfitość, dary, dzielenie się też tymi darami. Tutaj jest operacja rescue, czyli na pomoc. Czyli pomoc jest w drodze. I tutaj możemy się spodziewać pomocy, że nagle pojawi się jakaś pomocna dłoń i ktoś nas wyratuje z opresji. Dalej mamy kartę 24 i tutaj mamy strategię. No, tutaj taka strategia, jak się schować przed wielkim niedźwiedziem, który jest do tego jeszcze niebieski. No, takie trochę przerażające. Dalej mamy taką kartę, która ma dziwny tytuł. Tutaj jest coś nie do końca w porządku. Jakieś uczucie dyskomfortu, poczucie, że tutaj coś trzeba zrobić, tutaj coś nie do końca działa tak, jak powinno. I kiedy się znajdzie taki problem, który gdzieś tam się czai, to wtedy można będzie znaleźć rozwiązanie, tak? Albo ciemna strona tutaj tej karty to jest wskazanie, żeby nie robić żadnych gwałtownych ruchów. No, jest tutaj jakieś niebezpieczeństwo, można udawać, że nic się nie dzieje. I działać, kiedy już odkryjemy, co tutaj nie jest w porządku. Jak zobaczymy tą muchę, która może być trująca na przykład. Tak? To taka sytuacja tutaj z obrazka, ale w życiu to może być ktoś, kto jest dookoła, kto nie do końca ma dobre intencje być może. Tutaj jest przyspieszenie. Karta, która pokazuje, że jest tutaj jakiś pęd, czyli pełna prędkość, rozwijanie prędkości, takie właściwie dążenie. Będziecie mogli, tutaj będzie można przeskoczyć wszystkie przeszkody, które są na drodze, bo tutaj jest duża prędkość i dążenie do osiągnięcia celu. To jest karta, która jest na okładce tego pudełka i tutaj jest takie współczucie. Jeśli czujecie się urażeni, zranieni, to chodzi o to, żeby się zająć sobą, żeby mieć dla siebie współczucie i też dla innych, żeby tutaj poczuć się lepiej. Dziwna jest ta karta również. Troszeczkę więcej trzeba tutaj poczytać. Tutaj mamy kartę, która mówi o takim znęcaniu się i to widać, tak? Tutaj dziewczynka stoi nad, nie wiem, to jest rożek, lód, można takiego tutaj mieć, takie stworzenie właściwie. Ktoś próbuje wykorzystać jakąś słabość, tak? I można to tak odczytać. Wykorzystanie słabości. Myślę, że karty te mogą być bardzo pomocne w czytaniach takich osobistych dla siebie. Ponieważ no, one tutaj są takie wchodzące coraz głębiej. Karta numer 29 to jest ciekawość. I to jest też taka trochę dziwna karta, bo tutaj taki jakby Pinokio zagląda pod sukienkę tej panny. No, dziwna karta. A co tutaj pisze nam autorka? Chroń swoją prywatność. Wybierz bardzo ostrożnie, co chcesz, czym chcesz się dzielić publicznie, tak? Czyli zachowaj prywatność na przykład w mediach publicznych, w internecie, tak? Następna karta to jest zwycięstwo. No i ty zwyciężasz. I tutaj była jakaś bitwa, niedźwiadek został pokonany. Albo ktoś inny wygrał, tak? Tutaj nie ma kogo oskarżać. Każdy, kto był w tej sytuacji walki, to właściwie przegrywa trochę, nie? Tutaj chodzi o to, żeby zanim zaczniecie walczyć, to żeby wiedzieć, o co walczymy i co to jest to zwycięstwo. I co to jest ten konflikt. Tutaj jest trudna miłość. I to jest taka miłość, gdzie ktoś być może zbyt mocno dba albo próbuje za mocno pomagać. W świetle ta karta mówi o tym, że będziesz się czuł czy czuła
za chwileczkę dużo lepiej, a w ciemności, że jest tutaj trudno, trudna miłość, jakaś sytuacja, trzeba tutaj podchodzić do tego ostrożnie. No i karta 32, tutaj jest życzenie. Masz więcej niż jedno życzenie do spełnienia, tylko bądź mądry czy mądra, zanim je wypowiesz. Tutaj jest jakieś życzenie, które może się spełnić. No, takie to są karty. Interesujące. No i możemy zobaczyć, jak się tasują. Ja już to sprawdziłam, bo tak jak mówiłam, film niestety w jakiś dziwny sposób zniknął. Nie mogłam nic więcej zrobić na ten temat. Kamera mi się wyłączyła i filmu nie było. Ale zobaczymy, co tutaj możemy przeczytać. Zobaczę, zgodnie z tym, co pisze autorka, jak na przykład wybierzemy jedną kartę i zobaczymy potem po lewej i po prawej stronie. Może to być pytanie, sytuacja najpierw. One się dobrze tasują, nie są za duże, nie są za małe, takie są akurat. Bardzo dobry rozmiar kart. Nie są jakieś sztywne, ani też za miękkie. Więc poślizg też mają, bo są takie błyszczące. No i zobaczymy, jak tutaj to będzie sytuacja. Tutaj mamy ciemną stronę tej sytuacji, tutaj jasną. Ok, co to za sytuacja? Jakieś rozkojarzenie. Pamiętam z tego, co mieliśmy wcześniej. Sytuacja może położy, bo jakoś tak światło mi tutaj dziwnie gra dzisiaj. Zobaczymy z tej książeczki, jakie rozkojarzenie. W ogóle numer 2 to są jakieś wybory, tak? Tutaj ktoś może ma coś wybrać, pójść w prawo czy pójść w lewo. To jest w takich naszych nowoczesnych właśnie aspektach życia mamy ogromną ilość informacji i różnych opinii. I żeby tutaj być jakby zawsze skupionym, to jest dosyć trudna sprawa. Być może tutaj jest potrzeba skupić się na jednej rzeczy, bo tutaj jest jakieś rozproszenie. Są więcej niż pewnie dwie sytuacje, znaczy dwa wyjścia z sytuacji. I teraz, żeby wybrać właściwie, to trzeba się trochę skupić. Rozproszenie nie pomaga w wyborach i potem wybieramy byle jak, tak? Czyli na chybił trafił. Ok, tutaj z tej strony mamy kartę 12 i ta karta to jest karta, która mówi hello, cześć, czyli w ciemnym tutaj aspekcie to jest sprawdź, czy nie jesteś uprzedzony, czy uprzedzona do innych, w stosunku do innych. Czy czasami tutaj nie jest tak, że już patrząc na wygląd, jesteśmy uprzedzeni na temat tego, kto to będzie, że ta osoba to będzie pewnie taka, taka. Już mamy wszystko poukładane w głowie, tak? Mówimy cześć i od razu już tutaj uruchamia nam się ocenianie, powiedziałabym. Zanim jeszcze poznamy tą osobę, tak? Być może jakaś nowa osoba przychodzi, być może chodzi o to, żeby skupić się na jakiejś nowej osobie, a tutaj jeśli już z wejścia ocenimy ją tak byle jak, niewłaściwie, no to już później nie ma co dalej, nie ma żadnej historii, tak? No i tutaj mamy światło, kartę 27, która nam tutaj mówi o współczuciu. To jest właśnie ta karta, która wydaje mi się taka dziwna. Jeśli wcześniej, tak przynajmniej pisze autorka, byliśmy zranieni przez kogoś, może właśnie ból i złość są taką odpowiedzią tutaj na jakieś zadane wcześniej rany. A być może to nie jest tak i może potrafimy znaleźć współczucie
dla osób, które właśnie coś nam wcześniej zrobiły i będzie, i może właśnie potrafimy uruchomić w sobie przebaczenie za to, co ktoś nam zrobił wcześniej. Albo chodzi o to, żeby też sobie przebaczyć. I przebaczenie, czy tam współczucie dla kogoś, to nie jest właściwie na temat tych ludzi. To jest raczej w nas i dotyczy nas samych, tak? Więc myślę, że tutaj zależy, kto ma jaką sytuację i co mu w duszy gra. Tutaj może sobie zobaczyć taki przykład. To oczywiście jest tylko przykład tego, w jaki sposób to można wykorzystać. Można wykorzystać te karty nie tylko pewnie tak. Można też połączyć właśnie z tą talią Nicolety Tarota. I można tutaj czytać sobie jakieś rozkłady i zwracać uwagę na to, co nam się tutaj zadziewa. A jeszcze wymyśliłam, że użyję tutaj takiego koloru, żeby sobie te brzegi tutaj zmienić na jakiś lepszy kolor niż ten biały. Więc myślę, że ten kolor będzie fajnie pasował do tego tutaj właśnie różowego, który jest takim elementem wybijającym się. Mogłoby być czerwony, ale akurat takiego nie mam. Niebieski pewnie też, może srebrny. Ale raczej patrząc tutaj na te karty, myślę, że ten kolor będzie fajny. Jeśli uda mi się dzisiaj zrobić, to może jeszcze dogram kawałeczek i pokażę Wam, jak to wyszło. Ok? A na razie to właściwie tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam Was. No i tak to wyszło. Właśnie miałam trochę czasu. No i sobie zrobiłam te brzegi i wygląda, że jest to bardzo dobry kolor. Szczególnie patrząc na te rewersy, które są bardzo ładne. Także tak to wyszło i myślę, że jestem zadowolona z tego zakupu. Pewnie będę używać do zgłębiania moich własnych fascynacji albo innych podświadomych, ukrytych sekretów może. Zobaczymy. Na razie pokazałam Wam ten zestaw, te karty wyroczni. Jeśli ktoś lubi, to pewnie sobie kupi. Pewnie niektórzy z Was je mają. Myślę, że muszę poprawić trochę światło, bo jakoś tak właśnie ciemno się zrobiło. No pewnie w związku z tym, że mamy najkrótsze dni w tej chwili. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.